Nic tak nie ośmiesza władzy, jak strzelanie z armaty do wróbla. Podczas Parady Równości w Częstochowie niesiono tęczową flagę z orłem w koronie. Minister policji Joachim Brudziński zapowiedział powiadomienie prokuratury o znieważeniu i profanacji symboli narodowych. Co za absurd. Po pierwsze, orzeł na tęczowym tle nie jest chronionym godłem państwowym. Po drugie, prokuratura zajmująca się taką sprawą, ośmiesza się. Zwłaszcza, że nie jest w stanie ukończyć postępowania w sprawie symboli i haseł faszystowskich na marszach nacjonalistów. Po trzecie, czy minister Brudziński nie widział czarnej koszuli z orłem w koronie na torsie żony prezydenta RP, kiedy wraz z mężem lansowała się wśród kibiców? Nie ma żadnej różnicy między orłem na fladze tęczowej a orłem na piersiach pani Dudowej. Oba orły były nieagresywne, nieinwazyjne, emanowały pozytywną energią, nikt ich nie znieważał czynem ani słowem. Dlaczego prokurator miałby ścigać tylko orła z Częstochowy, a nie orły na brzuchach nacjonalistów? A teraz poważniej, dlaczego orzeł na tęczowym tle ma być profanacją? Co antypolskiego jest w symbolu tęczy i w samym ruchu na rzecz równych praw obywatelskich? Może minister policji powinien obejrzeć amerykański film, Milk, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby zapoznał się z sytuacją prawną symboli narodowych w USA, państwa, które przecież jest traktowane, bez wyraźnej wzajemności, przez obecny obóz władzy jako jedyny prawdziwy sojusznik Rzeczpospolitej pod rządami Zjednoczonej Prawicy. Dowiedziałby się, że w USA nawet podpalanie na manifestacjach flagi państwowej jest tolerowane, choć zwykle nie jest pochwalane, jako przejaw wolności słowa strzeżonej przez konstytucję. I rzeczywiście dyskusja na ten temat przydałaby się i u nas. Także w Polsce są zwolennicy drogi amerykańskiej czy brytyjskiej, koncept profanacji flagi państwowej w prawie Zjednoczonego Królestwa nie występuje. Nie dlatego, by Union Jack nie budził szacunku i sympatii, tylko dlatego, że są sytuacje, w których nie powinno straszyć się kodeksem karnym uczestników pokojowych i zgodnych z prawem demonstracji przeciwko polityce rządu.